Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego, tym razem w sobotę 6 sierpnia. Pozdrawiam Was serdecznie słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich wyjęte jest z 5 Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy. Natomiast drugie hasło, wyjęte z Księgi Objawienia Świętego Jana, z 3 rozdziału. Pamiętaj więc, czegoś się nauczył i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Zapewne wielu z nas ma zainstalowane w swoich samochodach kamerki, które skrupulatnie podczas drogi, podczas jazdy rejestrują to wszystko, co dzieje się przed samochodem, czasami także i to, co dzieje się z tyłu za samochodem. Jednak po pewnym czasie zapisy te zostają zastąpione innymi, które wkrótce też muszą ustąpić miejsca następnym zapisom, następnym wydarzeniom i tak dalej, i tak dalej. Podobnie bywa i z ludzkim umysłem. Otrzymuje on nieustannie nowe wiadomości, nowe impulsy, nowe wrażenia. Te nowe impulsy, nowe wiadomości wypierają, wymazują dawne. Większość tego, czego się w życiu nauczyliśmy, co dotarło do naszych umysłów, zostaje szybko wyparte, wymazane, jak zapis w pamięci kamerki samochodowej. Umyka w niepamięć wiele wiadomości. Giną wspomnienia własnych przeżyć. Nie możemy jednak dopuścić do tego, abyśmy wszystko zapomnieli i stale byli jak owa pusta karta pamięci, czekająca na zapis. Bo pamiętać musimy to, że umiejętność rozwiązywania życiowych problemów, zdolność życia, zdolność przeżycia opiera się w dużej mierze na tym, czego zdołaliśmy się nauczyć, doświadczyć, jak zachowaliśmy w pamięci i jak z tej pamięci, z dawnych wiadomości i przeżyć potrafimy dziś korzystać. Nie wszystko jednak, czego uczyliśmy się i co słyszeliśmy, ma znaczenie w naszym życiu, ale tylko to, co zdołaliśmy sobie przyswoić i zachować w pamięci. Także w życiu duchowym istotne znaczenie ma pamięć, zachowanie tego, co słyszeliśmy i czego uczyliśmy się. Wszyscy zapewne wiemy, że jest w naszym życiu czas nauki kościelnej, czas gromadzenia, czas słuchania, uczenia się Bożych prawd. Dla wielu jednak ten okres ogranicza się tylko i wyłącznie do lekcji religii, do okresu dzieciństwa. Zdaje im się, że to wystarczy. A po nauczaniu, po przyswojeniu pewnych wiadomości można wszystko zapomnieć i wyrzucić z siebie, jak wyrzucamy wiele wiadomości, które potrzebne były jedynie do zdania jakiegoś egzaminu lub jako dowód w razie jakiegoś zdarzenia drogowego. Takie ograniczenie swojego słuchania i uczenia się prawd Bożych oraz wyrzucania ich z pamięci niestety grozi nieuniknioną duchową śmiercią. Ten, kto tak postępuje, być może chodzi do kościoła, być może do tego kościoła należy, ale jego związek z kościołem i panem kościoła
te związki są coraz mniej istotne, coraz mniej formalne. Przed takim stanem Chrystus Pan dzisiaj ostrzega i ukazuje konieczność przyswojenia sobie, konieczność zapamiętania Bożych prawd. Bo pamięć Bożych prawd musi być stale odnawiana. Stale na nowo musimy ich słuchać, stale na nowo musimy się ich uczyć. Mamy Boże Słowo zachowywać w swej pamięci i mamy go strzec przez wszystkie dni naszego życia. A jeżeli już się tak stało, że tę przysłowiową kartę pamięci już wyczyściliśmy, to powiem tak, że jest najwyższy czas, abyśmy się upamiętali, abyśmy podjęli na nowo trud słuchania, trud zapamiętania, trud przyswajania sobie Bożego Słowa. Nadszedł czas, a właściwie ten czas łaski dla nas jeszcze trwa. Dlatego słuchajmy, zapamiętujmy i przyswajajmy sobie Boże Słowo, Boże prawdy. To może nam doprowadzić, doprowadzi i doprowadzi do życia wiecznego. Niechaj w tym wszystkim i tego dnia Bóg nam błogosławi.